Rozdział 17. Pożytek z luftów pieca. Widoczne było, iż powodowani rycerskością jedynie i usposobieniem awanturniczym trzej nasi przyjaciele, nie przypuszczając tego nawet, wyświadczyli przysługę osobie, którą kardynał zaszczycał szczególną swoją protekcją. Kto to mógł być mianowicie? To pytanie zadali sobie trzej muszkieterowie, następnie widząc, iż żadna odpowiedź, jaka im przychodzi, nie zadawała ich bynajmniej, Porthos przywołał gospodarza i kazał przynieść kości do gry. Porthos i Aramis zasiedli zaraz przy stole i zaczęli grać w najlepsze, Athos chodził po pokoju i rozmyślał. Chodząc tak i rozmyślając, Athos mijał i znów przechodził koło rozebranego, sterczącego w murze, luftu od pieca, którego drugi koniec dotykał pokoju nad nimi położonego. Za każdym razem, gdy mijał ową rurę, słyszał wyraźnie szmer rozmowy, co na koniec zwróciło jego uwagę. Zbliżył się zatem i odróżnił parę słów, które, jak sądził, wielką miały doniosłość, skinął więc na towarzyszy, aby się uciszyli, a sam, pochylony, przyłożył ucho do otworu dolnego. Słuchaj dobrze, Milady, mówił kardynał, sprawa jest wielkiego znaczenia, usiądź no i pogadajmy. Milady, mruknął Athos. Słucham waszą eminencję z jak największą uwagą, odpowiedział głos kobiecy, na którego dźwięk Athos zatrząsł się cały. Nieduży statek z załogą angielską, z kapitanem, zupełnie mi oddanym, oczekuje na ciebie przy ujściu rzeki Sherant, obok warowni La Point, rozwinie on żagle jutro przed dniem. Czy mam się tam udać dziś, zaraz w nocy? Zaraz, natychmiast, to jest, gdy wysłuchasz moich zleceń. Wychodząc stąd, znajdziesz dwóch ludzi przy bramie, służyć ci oni będą za eskortę. Ja wpierw się stąd oddalę, ty zaś po mnie w pół godziny. Rozumiem, eminencjo. Wróćmy teraz do posłannictwa, jakie raczysz mi zlecić, a ponieważ pragnę i nadal zasługiwać na zaufanie waszej eminencji, racz mi wyłożyć jasno i zwięźle, co mam robić, abym nie popełniła omyłki. Nastała cisza chwilowa. Kardynał widocznie namyślał się, jak mówić, a Milady skupiała władzę umysłu, aby zrozumieć dokładnie i wyryć sobie w pamięci słowa kardynała. Athos skorzystał z chwili milczenia i kazał towarzyszom zamknąć drzwi od wewnątrz, a potem przyjść i słuchać z nim razem. Muszkieterowie lub wygodę przysunęli krzesła dla siebie i Athosa. Wszyscy trzej usiedli następnie i przyłożyli uszy do otworu. Pojedziesz do Londynu, zaczął kardynał, i udasz się prosto do Buckingham. Ośmielam się zwrócić uwagę eminencji, rzekła Milady, że od czasu sprawy z zapinkami brylantowymi, o którą książę mnie podejrzewał, wystrzega on się mnie okrutnie. Tym razem, mówił kardynał, nie idzie wcale o zdobywanie zaufania. Powinnaś przedstawić się księciu szczerze i uczciwie, jako pośredniczka. Szczerze i uczciwie, powtórzyła Milady tonem, niewypowiedzianie dwu. Tak jest, szczerze i uczciwie, ciągnął kardynał tym samym tonem, całe to rokowanie musi być prowadzone jawnie. Wykonam dosłownie polecenia waszej eminencji, czekam teraz na rozkazy. Pójdziesz do Buckingham i oznajmisz, że ja cię przysyłam. Powiesz mu, iż wiem o wszystkich przygotowaniach, przez niego czynionych i wcale ich się nie boję, bo za pierwszym poruszeniem z jego strony zgubię królowe bezpowrotnie. Czy on uwierzy, iż wasza eminencja jest w możności wykonać tę groźbę? Uwierzy, bo mam dowody w rękach. Potrzeba zatem, abym mu je przedstawiła. Bez wątpienia, powiesz mu także, że ogłoszę doniesienia Boys Roberta i margrabiego de Botrutru o spotkaniu się księcia z królową u pani konetablowej owego pamiętnego wieczoru, gdy ta pani wydawała bal maskowy. Powiesz mu, że wcale nie wątpię, iż był tam przebrany za wielkiego mogoła. Kostium ten miał przywdziać kawaler Gwizjusz, a książę odkupił go od niego za 3000 pistolów. Dobrze, eminencjo. Opowiesz mu wszystkie szczegóły wejścia i wyjścia nocnego z Zamku Królewskiego, gdzie się wcisnął przebrany za wróżbiarza Włocha. Dodasz także, aby nie wątpił o prawdziwości moich wiadomości, iż miał ukrytą pod płaszczem długą białą szatę, usianą w deseń łez czarnych, głów trupich i kości, na krzyż złożonych, ponieważ, w razie wypadku niespodzianego, chciał uchodzić za ducha białej damy, ukazującej się, jak wiadomo, w Luwrze przed każdym wypadkiem wielkiej doniosłości. Czy to już wszystko, eminencjo? Powiedz mu, że znam także szczegóły spotkania w Amiens, że zrobię z tego małą powiastkę romantyczną, dowcipnie ułożoną, z planem ogrodu i portretami głównych działaczy w awanturze nocnej. Powiem mu wszystko. Powiedz, że ująłem Montaigu, że trzymam go w Bastylii, że nie znaleziono przy nim żadnego dokumentu, lecz że tortura rozwiąże mu usta i łajdę on wszystko, co wie. A nawet to, o czym nigdy nie wiedział. Słucham, eminencjo. Na koniec dodaj, że książę miłościwy, opuszczając wyspę Re, zapomniał w pośpiechu zabrać z mieszkania swojego pewnego liściku pani de Chevre, a liścik ten w dziwny sposób kompromituje królowę, wykazując jasno, iż jej królewska mość nie tylko jest zdolna kochać nieprzyjaciół króla, ale w dodatku spiskuje z wrogami Francji. Czy dobrze zapamiętałaś wszystko, co mówiłem? Niech wasza eminencja osądzi. Bal u pani konetablowej, wycieczka nocna do Luwru, wieczór spędzony w Amiens, schwytanie Montaigu, list pani de Chevre. Dobrze, rzekł kardynał, nic nie brakuje, masz doskonałą pamięć, Milady. Jednak podjęła ta, do której kardynał odezwał się w sposób tak pochlebny, jeżeli pomimo wszystko książę nie ulegnie i będzie w dalszym ciągu groził Francji. Książę jest zakochany, jak wariat, lub raczej, jak mazgaj, i ciągnął Richelieu z goryczą na wzór dawnych błędnych rycerzy wszczał wojnę obecną po to jedynie, aby otrzymać jedno spojrzenie uwielbianej piękności.
Gdy przekona się, że wojna ta odbierze honor, a może i wolność władczyni myśli jego, jak się on wyraża, przysięgam ci, że zachwieje się w zamiarach. A jednak mówiła Milady z wytrwałością dowodzącą, że chciała zbadać dokładnie sprawę, którą jej polecono, gdyby potem wszystkim obstawał jeszcze przy swoim. Gdyby się jeszcze upierał. Nie, nie, to niepodobna. To bardzo prawdopodobne, rzekła Milady. Gdyby trwał przy swoim, jego eminencja zatrzymał się, a po chwili zaczął. Gdybyś przekonać go nie zdołała, w takim razie położę nadzieję całą w wypadku, w zdarzeniu, zmieniającym zwykle postać rządów. Gdyby wasza eminencja zechciał mi przytoczyć z historii choć jeden wypadek podobny, odezwała się Milady, może i ja podzieliłabym także zaufanie jego do przyszłości. Więc słuchaj. Oto na przykład, rzekł Richelieu, gdy w roku 1610, z podobnej przyczyny, jaka podnieca księcia Buckingham, król Henryk IV, zaszczytnej pamięci, szedł opanować jednocześnie Flandrię i Włochy, aby z dwóch stron następnie uderzyć na Austrię, czyż nie nastąpił wypadek, który Austrię zbawił? Dlaczegóż by król Francji nie mógł mieć tego szczęścia, co cesarz? Wasza eminencja chce mówić o uderzeniu nożem przy ulicy de la Ferronnerie. Tak, właśnie, odparł kardynał. Czy wasza wielebność nie boi się, że skazanie na śmierć Ravaillaca nie odstraszy tych, co mieliby ochotę wejść w jego ślady? Po wszystkie czasy i we wszystkich krajach, tam zwłaszcza, gdzie ludność dzielą uczucia religijne, znajdą się fanatycy, pragnący stać się męczennikami. Otóż rzeczywiście przypominam sobie w tej chwili, że Purytanie wściekli są na księcia Buckingham, a ich kaznodzieje wskazują nań, jako na antychrysta. Więc cóż z tego? Przerwała Milady. Otóż, mówił dalej kardynał tonem obojętnym, wypadałoby teraz, na przykład, znaleźć kobietę piękną, młodą i zręczną, która miałaby powód do zemsty osobistej na księciu. Kobietę taką można by łatwo spotkać. Książę jest człowiekiem szczęśliwym do kobiet i, jeżeli nie budził uczuć miłosnych obietnicami stałości wiecznej, musiał w niejednym sercu wzniecić nienawiść przez nieustanne wiarołomstwa. Zapewne, rzekła Milady chłodno, kobietę taką można by napotkać. Otóż kobieta, która by dała w rękę nóż Jakuba Clement lub Ravaillaca fanatykowi, zbawiłaby Francję. Tak, lecz zostałaby wspólniczką zbrodni. A czy zna ktokolwiek wspólników Jakuba Clement lub Ravaillaca? Nie, bo może stali oni zbyt wysoko, aby się ośmielono aż tam ich szukać. Nie podpala się Pałacu Sprawiedliwości dla byle kogo, eminencjo. Więc sądzisz, że Pałac Sprawiedliwości spłonął nietrafem jedynie nieszczęśliwym? Zapytał Richelieu obojętnie, jak gdyby to była kwestia bez żadnego znaczenia. Ja, eminencjo, odpowiedziała Milady, ja nic nie sądzę, fakt przytaczam, nic więcej. Dodam tylko, że gdybym nazywała się panną de Montpensier lub królową Marią Medicis, nie potrzebowałabym być tak ostrożna, jak nazywając się po prostu Lady Clarik. Słusznie, rzekł Richelieu, czegóż więc żądasz? Pragnę rozkazu, potwierdzającego z góry wszystko, co uznam, iż powinnam uczynić dla dobra Francji. Trzeba najpierw znaleźć kobietę, o jakiej mówiłem, która miałaby urazę śmiertelną do księcia. Już ją znalazłam, rzekła Milady. Następnie trzeba wyszukać podłego fanatyka, chcącego służyć za narzędzie sprawiedliwości Bożej. I to się znajdzie. Wtedy, mówił kardynał, będzie pora dopiero wymagać rozkazu, jakiego żądasz obecnie. Wasza eminencja ma rację, rzekła Milady, to ja byłam w błędzie, widząc w poleceniu, jakim mnie zaszczyca, coś innego, niż jest ono w rzeczywistości, bo mam tylko oznajmić księciu od eminencji, że zna wszystkie przebrania, z pomocą których zdołał on zbliżyć się do królowej na balu u pani konetablowej, że eminencja posiadasz dowody widzenia się jego z królową w Luwrze, w kostiumie astrologa Włocha, że ukaże się romans bardzo dowcipny o awanturze w Amiens, z planami i portretami, że Montaigu siedzi w Bastylii i tortura przypomni mu, co zapomniał, na koniec, że masz w ręku list pani de Chevre, kompromitujący ją i królową. Następnie, jeżeli pomimo wszystko ktoś zostanie niezłomny, to ponieważ misja moja tu się kończy, pozostanie mi tylko prosić Boga, aby cud uczynił dla ocalenia Francji. Wszak to mam zrobić, eminencjo, i nic innego nie przedsiębrać. To tylko jedynie, odparł kardynał zimno. Obecnie, mówiła Milady, nie zwracając uwagi na raptowną oziębłość kardynała, obecnie, gdy już otrzymałam instrukcję od waszej eminencji co do postępowania z jego nieprzyjaciółmi, czy pozwoli mi wasza wielebność powiedzieć słów parę o moich znów wrogach? Więc pani masz wrogów? Zapytał Richelieu. Tak, panie, mam wrogów, przed którymi powinieneś mnie bronić, bo zrobiłam ich sobie, służąc waszej eminencji. Cóż to za jedni? Zapytał książę. Pierwszy to mała kupcowa, znana intrygantka, nazywa się Bonasio. Ona jest przecież zamknięta w więzieniu w Mantis. To jest, była tam rzeczywiście, lecz królowa wyjednała rozkaz od króla i przeniosła ją do klasztoru. Do klasztoru? Zapytał książę. Tak, mam wiadomość pewną, że do klasztoru. Do którego? Nie wiem, tajemnica zachowana jest ściśle. O! Ja będę wiedział. A czy wasza eminencja powie mi, w którym klasztorze ta kobieta się znajduje? Nie widzę powodu, dlaczego nie miałbym tego zrobić. Dziękuję za jedno, lecz mam drugiego wroga o wiele niebezpieczniejszego niż pani Bonasio. Któż to jest? Jej kochanek. Jak on się nazywa? O! Wasza wielebność zna go doskonale, krzyknęła Milady uniesiona gniewem, to nasz wspólny zły duch.
To on w spotkaniu z gwardią waszej eminencji przechylił zwycięstwo na stronę muszkieterów królewskich. To on przebił szpadą trzykrotnie de Wardes a wysłańca eminencji. To z jego winy nie udała się sprawa z brylantami. On to na koniec, wiedząc, że to ja porwałam panią Bonasio, zaprzysiągł mi śmierć. Aha. Rzekł kardynał, wiem już, o kim chcesz mówić. Ja mówię o tym młodsze, de Artagnanie. To dzielny młodzieniec, rzekł kardynał. Dlatego właśnie, że taki dzielny jest tem niebezpieczniejszy. Trzeba by posiadać dowody porozumiewania się jego z księciem Buckingham. Dowody. Mam ich 10. W takim razie to bardzo łatwo, pokaż mi je, a wyślę go do Bastylii. Dobrze, eminencjo. A co potem? Kto się dostanie do Bastylii, nie ma dla takiego przyszłości, rzekł kardynał ponuro. O! Na Boga, gdyby mi tak łatwo przychodziło pozbyć się moich wrogów, jak twoich osobistych, i gdybyś tylko o takich ukaranie prosiła. Eminencjo, sztuka za sztukę, życie za życie, człowiek za człowieka, oddaj mi tego, ja ci tamtego oddam. Nie wiem, co chcesz powiedzieć, odparł kardynał, nawet wiedzieć nie chcę. Chcę ci się przysłużyć i nie widzę nic niestosownego w daniu ci tego, czego pragniesz, dla ukarania tak nieznacznej osobistości. Tym bardziej, że, jak powiadasz, D'Artagnan jest bezbożnikiem, pojedynkowiczem i zdrajcą. Pozbawiony czci wszelkiej, eminencjo. Podły. Podaj mi papier, pióro i atrament, rzekł kardynał. Oto jest, eminencjo. Nastała cisza chwilowa, dowodząca, iż Richelieu namyślał się, co ma pisać. Athos nie stracił ani słowa z rozmowy, wziął teraz za ręce przyjaciół i pociągnął w drugi koniec pokoju. Czego chcesz? Odezwał się Porthos, czemu nie pozwalasz nam słuchać dalej? Sza! Rzekł Athos po cichu, słyszeliśmy wszystko, co potrzeba, wreszcie nie bronię wam słuchać, tylko sam wyjść stąd muszę. Chcesz wyjść, rzekł Porthos, lecz jeżeli kardynał cię zawerzwie, cóż mu odpowiemy? Nie czekajcie, aż mnie zawoła, powiedzcie mu pierwsi, iż wyjechałem na zwiady, ponieważ ze słów gospodarza zmiarkowałem, że drogi nie są bezpieczne, powiem też słów parę giermkowi kardynała, reszta do mnie należy, bądźcie spokojni. Bądź ostrożny, Athosie! Rzekł Aramis. Nie turbujcie się, wiecie, że mam krew zimną. Porthos i Aramis usiedli na powrót przy lufcie piecowym. Athos zaś wyszedł śmiało, nie kryjąc się wcale, odwiązał konia od kółka przy okiennicy, przekonał kilkoma słowami giermka o potrzebie pojechania naprzód, obejrzał starannie proch na panewce pistoletu, wziął szpadę w zęby i poleciał, jak potępieniec, drogą prowadzącą do obozu.